Kościół przemienia doczesne życie w życie wieczne. On jest mocą, która przekroczy granice tej ziemi, aby ukazać nam żywot, który się nie skończy. Wieczny żywot. Jest więc Kościół społecznością życia przez Chrystusa. Piątek, 19 sierpnia. Kardynał Stefan Wyszyński. Witam Was, moi drodzy. Dzień doberek. Siemanko, szczęść Boże. Bądź dobry wieczór. Bo nie wiem, kiedy będziesz odsłuchiwał, czy odsłuchiwała słowa z Dziennika Duchowego Alicji Lęczewskiej Rozmów z Panem Jezusem. A słowo na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. W bólach rodzi się świętość człowieka i w bólach rodzi się dusza dla nieba. Dlatego walka odbywa się w sercu. Ostatnia, zasadnicza walka o Twoje życie w Bogu. Dziecko moje, rodzić swoją duszę dla nieba musisz sama. Nikt tego za Ciebie nie uczyni. To ogromny przywilej dający Ci prawo synostwa i dziedzictwa Bożego. Żadne inne stworzenia poza człowiekiem tego nie otrzymały, ani w niebie, ani na ziemi. Każda dusza ma swoją tajemnicę obcowania ze mną, niedostępną innym, tak na ziemi, jak i w niebie. Kropka. Krótkie, ale jakże treściwe i wymowne słowo dzisiaj skierowane do nas, a w sposób szczególny też i do mnie. Dziękuję za Wasz czas. Zapraszam do subskrybowania też naszego kanału Echo Boga Fiat, do omadlania się nawzajem i do tego, żeby nie zapominać, że nasz Bóg to nie jest trochę mogący, jest wszechmogący. Trzymajcie się z Bogiem. Ciao, ciao. Pogody ducha. Siemanko. Przemek Marny Pyłek. Cześć.